Starosta bielski Mariusz Filipiuk. Starosta pełnił rolę ojca prowadzącego. Dziękuję. Rozpoczęcia kampanii wyborczej do samorządu powiatu bielskiego i do sojmiku województwa lubelskiego trzeciej drogi PSL-u. Panie starosto, jak oceniasz listy, które zaproponowaliście mieszkańcom powiatu bielskiego? Szanowni Państwo, ja uważam, że to są bardzo dobre listy. Przede wszystkim na tych listach znalazły się osoby, które czują samorząd, rozumieją samorząd, osoby z ogromnym doświadczeniem, bo jak Państwo widzieliście podczas prezentacji, większość to są już osoby, które pełnią swoją funkcję, dwie, trzy kadencje. Także to są ludzie, którzy znają się już na samorządzie. Jeżeli chodzi o sejmik, no to pan marszałek Sosnowski, wieloletni marszałek województwa, w chwili obecnej radny sejmiku, człowiek też z ogromnym doświadczeniem. Na naszych listach znalazły się też nowe osoby i nie wiem, jeżeli zwróciliście Państwo uwagę, znalazły się tam też właśnie osoby młode. Bardzo często zarzucano nam, że za mało jest młodych ludzi, więc uważam, że te listy są przygotowane w taki sposób, że i osoby starsze będą mogły znaleźć kandydata dla siebie na tej liście, jak również osoby młode także będą mogły znaleźć kandydatów i potencjalnych radnych, mam nadzieję, w przyszłości, którzy będą reprezentować właśnie interesy mieszkańców w powiecie. Już w tej kadencji PSL mógł rządzić samodzielnie 12 mandatów. Na pewno jest chrapka na więcej, a przynajmniej utrzymać to, co jest obecnie. No, panie redaktorze, każdy, kto startuje w wyborach, startuje z zamiarem, żeby wygrać. Tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, w minionej kadencji mogliśmy rządzić samodzielnie, ale jednak do tej współpracy doprosiliśmy wszystkie środowiska, które działają w Radzie Powiatu. Zarówno i radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak również radnych Porozumienia Samorządowego. I z perspektywy czasu uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo dzięki tej zgodnej współpracy naprawdę udało się w powiecie bardzo dużo zrobić, bo dlaczego na przykład mieszkańcy miejscowości X, z której to miejscowości radny jest na przykład z Porozumienia, mają cierpieć za to, że akurat mają takiego radnego, a nie innego? Ja uważam, że należy zawsze zgodnie usiąść do stołu i proporcje, które były wykonywane w kwestiach podziału inwestycji, były naprawdę przygotowywane w taki sposób zrównoważony. Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że tylko inwestycje były realizowane na terenie gminy Międzyrzec czy gminy Rososz, skąd na przykład pochodzi nasz członek zarządu. Tylko te inwestycje były rozkładane proporcjonalnie na terenie całego powiatu i z tego jestem dumny, że potrafiliśmy się w tej kwestii porozumieć, tak żeby wszyscy mieszkańcy naszego powiatu czuli się, że są mieszkańcami właśnie tej społeczności. Jest pomysł, jest program na to na kolejne lata dla powiatu bielskiego? Jest, panie redaktorze. W pierwszej kolejności należy zacząć od infrastruktury, bo drogi są największą bolączką naszego powiatu. Ja już wiele razy powtarzałem, powiat ma ogromną sieć dróg, mimo tego, że każdego roku udaje się 30 czy 40 km wybudować bądź wyremontować, ale to wszystko jest mało. Powiat dysponuje siecią ponad 1000 km dróg, więc dzisiaj cieszę się, że docieramy już do tych miejscowości, gdzie drogi jeszcze do niedawna były drogami gruntowymi. Także dla mnie to jest ogromna radość, że udało się po wielu latach wybudować tam drogę, czy na przykład jeżeli chodzi o miejscowość Sokule, jesteśmy w trakcie budowy tej inwestycji i jest to dla mnie naprawdę ogromna radość, że ci ludzie będą mogli normalnie do swoich domów jeździć, tak jak w XX wieku, w XXI wieku być powinno. Jedynka na liście do sejmiku województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski. Witamy panie marszałku. Jakie będą to wybory? Jaka jest wasza lista? Czy jest coś wyjątkowego i czy warto zastanowić się i oddać głos na kandydatów z waszej listy?
Myślę, że przede wszystkim wyjątkowe jest to, że notowania trzeciej drogi, komitetu stworzonego przez mojego wodza, tak, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię, komitet, który sprawdził się przy wyborach parlamentarnych. Dzisiaj notowania również ma, można powiedzieć, na krzywej wzrostowej, więc myślę, że to jest istotne. Natomiast istotne jest to, że na listach trzeciej drogi mamy mocnych kandydatów. Myślę, że możemy spokojnie powalczyć w tym okręgu o 3 mandaty. Był taki moment w sejmiku, jedna kadencja, kiedy sam PSL wtedy zdobył 3 mandaty z 6, więc dzisiaj wzmocniony jeszcze bardziej tym komitetem, myślę, że trzeba się o to pokusić, by uzyskać 3 mandaty. Północ województwa jest niedostrzegana przez obecny urząd marszałkowski. Czy to jest prawda? Północ województwa była niedostrzegana od początku tej kadencji mijającej. Nie obecnie, już wcześniej, prawda? Już wcześniej. I myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o tutaj drogownictwo, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to jest po prostu wielkie zaniedbanie. Wręcz na niektórych odcinkach dróg jest bardzo niebezpiecznie i to mnie bardzo boli. Ja dużo jeżdżę też i widzę te odcinki. Byłem wczoraj w Szczakłach. To jest coś niesamowitego, żeby ubytki były głębokości 20 cm w jezdni. To jest bardzo ważna droga. Taka, bym powiedział, trochę tranzytowa nawet, bo przewoźnicy, których jest bardzo dużo w powiecie łukowskim, tędy jeżdżą po prostu, jadąc do dwójki, jeżdżą właśnie tamtą drogą. Więc dokumentacja była gotowa i nikt jej nie ruszył. Natomiast my robiliśmy tę drogę przy tej, powiedzmy, mizerocie finansowej nawet, ale wspólnie z samorządami staraliśmy się poprawiać tę drogę i zarówno od strony Łukowa i od Międzyrzeca. Natomiast dzisiaj jest ona fatalna. I takich przykładów można podawać wiele. I myślę, że to trzeba po prostu zmienić i naprawić. Jeszcze wójt gminy Biała Podlaska, w tym momencie już kandydat do Rady Powiatu Białej Podlaskiej, pan Wiesław Panasiuk. Panie wójcie, numer 3 na liście, okręg gmina Biała Podlaska. No właśnie, skąd decyzja o kandydowaniu do Rady Powiatu? Wójt gminy Biała Podlaska, 26 lat, nieprzerwanie. Moja misja na rzecz mieszkańców, to była misja. Praca publiczna jest bardzo, bardzo wyczerpująca. Moją dewizą zawsze było i jest doświadczenie i rozwaga. W związku z tym to doświadczenie i tą rozwagę chcę przenieść na grunt powiatowy. Myślę, że sukcesem jest właśnie współpraca powiatu z gminami albo gmin z powiatem. Chcę to wykorzystać po prostu dla rozwoju naszej gminy.